w tej kwestii. Jeśli chodzi o... No tu widzimy zdjęcie z jej przyjacielem politycznym Ronaldem Reaganem. Trzeci gabinet, 87-90 rok, gdy zdecyduje się odejść od polityki, ustąpić ze stanowiska szefa partii, co z automatu związane z szefem rządu i królewskiej mości. Tu nie rozróżniłem, mówiłem o stosunku do Unii Europejskiej. W 1987 roku prowadził taką samą politykę jak przez całe lata 80., czyli tego, jak powiedziałem wcześniej, izolacjonizmu Wielkiej Brytanii. Tu, jak Wielka Brytania wchodziła do Unii Europejskiej w 1973 roku, wiele krajów EWG ówczesnego miało wielkie obawy przed wprowadzeniem Wielkiej Brytanii, gdyż uważano, że cały czas Wielka Brytania będzie miała jakieś ale. No i te ale, jak to się można kolokwialnie powiedzieć, było prowadzone przez... Wielka Brytania miała ale przez całe lata 80. No dzięki właśnie rządu Margaret Thatcher. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, występuje pewnego rodzaju wzrost nastrojów, wzrost przedsiębiorczości. Wskaźniki makroekonomiczne pokazują, że wzrost był na poziomie 3,5 nawet do 4%, co w porównaniu z zapaścią gospodarczą lat 70. czy też początku lat 80. było pewnego rodzaju ewenementem. Inflacja spada, tak jak wcześniej mówiłem na początku mojego referatu, czy jak to nazwać, mini wykładu, inflacja wynosiła 26%, później powiedziałem 33%, na koniec jej rządów wynosi niecałe 8%, niektóre źródła również podają 9%, nie wiem skąd ta różnica może wynikać. Tu mówiąc na latach 60. o dekryminalizacji kontaktów homoseksualnych, czy też jako propagatorka zabiegu aborcji w latach 80., a też szczególnie pod koniec lat 80. jest przeciwniczką, czyli widzimy powrót do tej koncepcji konserwatyzmu społecznego, podejścia bardziej etycznego do tych spraw. Podejmuje aktywizację osób bezrobotnych. Tu są bardzo często, już to powiem w krytyce, między innymi Rothbard podkreśla, że ta aktywizacja bezrobotnych była typowym interwencjonizmem. Tu prowadziła szereg działań, stworzyła szereg instytucji, które miały aktywizować tych bezrobotnych, nie zamykając wolny rynek. Mówiła o tworzeniu wolnego rynku, a mimo to tworzyła ogromne etatystyczne molochy. Między innymi jak ten fundusz, to chyba był fundusz pracy, byśmy dzisiaj mogli porównać, czy też wydawanie miliardów funtów na urzędy pracy. Jeśli chodzi o koniec jej rządów, tu podejmuję takie tematy, następuje spadek poparcia, podejmuje tematy bardzo, bardzo lekkie, a między innymi, co wyśmiewa Rothbard, ochrony środowiska. Na koniec jej rządów nie prowadzi już takiej stricte polityki gospodarczej. Zalewa opinię publiczną chęcią ochrony środowiska, kwestią wychowania dzieci. Nie podejmuje trudnych ekonomiczno-gospodarczych problemów, jakie stoją przed Wielką Brytanią na koniec dekady lat 80. Jeśli chodzi o odejście od władzy, jeśli chodzi o odejście do władzy, 22 listopada podejmuje decyzję o odejściu ze stanowiska szefa rządu, najpierw szefa partii, co automatycznie wiąże się z odejściem ze stanowiska szefa rządu. Tu bym jeszcze schyłek kariery, to myślę, że nie da się rozwodzić, bo nie wiem jak z czasem jesteśmy, jeśli chodzi o schyłek kariery politycznej. Podejmuje funkcje honorowe, zostaje parem w Izbie Lordów, ma dożywotnią możliwość
sprawowania mandatu w tej izbie, jakże również jej ten tytuł jest dziedziczny, czyli również jej dzieci mają możliwość uczestniczenia w Izbie Lordów. No to takie skupisko arystokratyczne, liczące ponad 1000, na dzień dzisiejszy chyba 1200 osób, jeśli pamiętam, on z nauki o państwie prawie 1200 osób, a aktywnie uczestniczących chyba 700 w tej Izbie Lordów. No takie raczej bardzo, jak to można określić, zadufane, arystokratyczne środowisko. Podejmuje bardzo żywiołową, bo budzi się w 1992 roku, tak jak powiedzieć, działalność polityczna, kariera polityczna, krytykuje, jeździ po kraju z wykładami, krytykując traktat z Maastricht z 1992 roku. No, traktat z Maastricht został podpisany przez Wielką Brytanię, ratyfikowany i mimo wszystko jej działania nie przyniosły jakiegokolwiek skutku. Tu prowadzi również działalność nie tyle naukową, tak jak wcześniej wspomniałem, jeździ na wykłady w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi również działalność gospodarczą, jest autorem koncepcji rozwoju firmy Philip Morris. To jest producent, ja nie palę, ale to jest chyba producent Marlboro i LM-ów. Jeśli chodzi, to najciekawsze, tu mam nadzieję, że publiczność włączy się w dyskusję. Krytyka rządów Margaret Thatcher od prawa do lewa, bo zatwardziali liberałowie krytykują Margaret Thatcher, no i z racji tego, jak ona się wypowiada, również z racji tego, że reprezentuje prawicę, również środowiska lewicowe muszą podjąć jej krytykę. Ja skupiłbym się na krytyce jej rządów, jaką podjął, mam nadzieję, nam tu wszystkim Rothbard. Tu są opinie jeszcze, ale ja podejmę jeszcze sprawę o krytyki rządów Rothbard. Rothbard prowadził od 1982 roku, gdy wydaje szereg artykułów na temat polityki gospodarczej Margaret Thatcher. Rządę... Czyli możesz poruszać jakoś do tematem? Postaram się, ale czy mi się to uda? No nie, jeszcze podziękowane, ale... Można przeczytać. No właśnie. No ostatni cytat, bo on uciekł. Cechy, które... Aha, to pamiętam, tylko nie pamiętam autora, mam nadzieję, że to nie uważam. Cechy, które od dzieciństwa nauczono mnie, jak, że to są... Powiem różne, bo nie pamiętam teraz tego cytatu. Zmień na mniejsze po prostu, zmień na mniejsze. Chodzi o... Nie, to się bawiło. Jeśli chodzi o ten cytat, ja go przetłumaczę po swojemu. Cechy, które od dzieciństwa nauczono mnie, traktowano te cechy jako złe. Podczas rządów Margaret Thatcher okazało się jak najbardziej przydatne. To było takie lekki pokąsywanie, kąszenie autora tego cytatu do tego, że Margaret Thatcher jako wielka reformatorka liberalizmu kazała ludziom walczyć o swoje w gospodarce wolnorynkowej. No jak już mam je przedstawiłem tu Państwu, to nie stworzyła mimo wszystko tej gospodarki i ci ludzie cały czas żyli w tym, w cudzysłowie, mini socjalizmie, bo tak inaczej się nie da określić. Jej działania, niestety, większość jej działań, no przykro mi stwierdzić, to były działaniami na wzór partii lewicowych, a nie prawicowych. Jeśli chodzi o jej krytykę i rządów. Tu jakieś wielkiego rodzaju rozróżnienie. W 1997 roku, gdy był robiony sondaż chyba dla gazety Miro, znalazło się na liście 10 najbardziej uwielbianych polityków stulecia XX wieku, jak i do 10 najbardziej znienawidzonych polityków. Czyli widzimy, jak wielkie wywoływała kontrowersje, emocje wśród opinii publicznej. Jeśli chodzi o jej krytykę, no to tak, to wszystko mam gdzieś przedstawiłem w trakcie mojego wywodu. Teraz dla scalenia i mam nadzieję rozbudzenia tutaj dyskusji również przypomnę. Obniżka stawki PIT, wzrost VAT. Tu porównanie oczywiście do Wiktora Orbana, patrzę na Damiana, bo cieszę się z tego powodu, że podkreśliłem. No mam nadzieję, podejrzewam, że chyba Wiktor Orban
wzorował się na działaniach Margaret Thatcher, bo też bardzo często w latach 90. mówił jako liberał, wolnościowiec, wolnorynkowiec, a to, co robi od 2010 roku, przeczy temu wszystkiemu, o czym mówił i o tym chyba nadal mówi. Jeśli chodzi o Rothbarda, powracając do Rothbarda, podkreśla on w jednym z artykułów, że stworzyła najgorszy makroekonomiczny scenariusz dla Wielkiej Brytanii w latach 80. Inflacja, bezrobocie, stagnacja gospodarcza. Wszystko, co przeczy pewnego rodzaju ideałom wolnorynkowym. Najprościej mówiąc, mówiła o obniżce podatków, a cały czas je podwyższała. Jeśli chodzi również o krytykę, jaką podjął to, co miał jej najbardziej za złe, jest to mianowicie to, że nie ruszyło najbardziej etatystycznego molocha, jaki istnieje w państwach kapitalistycznych, a mianowicie publicznej służby zdrowia. Nigdy nie odważyła się nawet spróbować stworzyć rozwiązań wolnorynkowych w dziedzinie służby zdrowia. Nie była na tyle, może nie tyle odważna, ale nie widziała, widziała pewne skutki społeczne, pewnego rodzaju skutki również gospodarcze, jako niezbyt korzystne. Nie mogła dzierżyć jako jedyna osoba w XX wieku trzy razy premierostwa rządu Jej Królewskiej Mości, gdyby podjęła w którymś okresie jej rządów, podjęłaby się reformy tego wielkiego molocha, jakim jest publiczna służba zdrowia. Nigdy nawet nie wspomniała jako wolnorynkowiec, nigdy nawet nie wspomniała o możliwości stworzenia wolnego rynku w dziedzinie służby zdrowia. To mam nadzieję, to może bym w tej chwili podziękował za wykład, czy są jakieś pytania? To, czego nie powiedziałem na samym początku, już dam Matości głos, to, czego nie powiedziałem na samym początku, referat miał być przygotowany przeze mnie i przez Piotra Celińskiego, ale Piotrek jest na stypendium w Brukseli. Nie w Brukseli, tylko nie jest na garduszku Brukseli. W Strasburgu. Proszę? W Strasburgu pewnie. Nie w Strasburgu. On gdzieś w górach jest, ale żywi się na... Właśnie, na Brukseli. Marcin, kiedy słuchałem, jak mówisz o małym socjalizmie panującym w trakcie rządów Margaret Thatcher, miałem wrażenie, jakbym słuchał anarchokapitalisty, który mówi, że Milton Friedman był lewakiem. Mimo wszystko należy pamiętać, że nie spodziewałem się, że będę jej bronił, dlatego że bardziej spodziewałem się przedstawienia jej pozytywnych stron, ale nie myślałem, że zapomnisz o tym. Mówiłeś o tych podwyżkach podatków. No racja, tylko że Margaret Thatcher została gospodarkę kompletnie zrujnowaną przez zdecydowanych socjalistów. Tutaj akurat nie ma co się dać używać tego słowa. Prywatyzacja, której dokonała, była niebywałej skali, więc państwo zdecydowanie odeszło od sektora ostrych przegięć. Państwo, które zastało rządy Margaret Thatcher, to było państwo, które dopłacało do kupna samochodów brytyjskich. Dlatego ludzie sobie kupowali Rolls Royce, bo im państwo dopłacało. To było idiotyczne. Ona odeszła od tego, dlatego trudno mi było słuchać tego, jak mówisz o tym, że była wrogiem przedsiębiorców. Nie była. Rzeczywiście, no, podwyższała podatki pośrednie, natomiast drastycznie obniżyła bezpośrednie. PIT sięgał w najwyższej stawce chyba 85%. 86% obniżyła do 60%, kolejną stawkę z 33 do 20%. Podstawowa stawka w to była 33% i spadła do 25%. Tak, ale później tą stawkę, mam nadzieję, że dobitnie to podkreśliłem, albo mniej dobitnie w tej, jakże się rozpłynąłem w jej krytyce, właśnie tą stawkę, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale podejrzewam, że mówiłem, tą stawkę 25% zlikwidowała i obniżyła próg, który płacili obywatele przy 33% na bardzo wysokim poziomie. Tu mam nadzieję, że to mówiłem, czy nie mówiłem tego? Mówiłeś. Mówiłem, no to Mateusz. Ja ci się rozpłynąłem, bo miała być krytyka. Miałem wrażenie, jakby ona rzeczywiście była politykiem, za którym, no właśnie, mielibyśmy więcej państwa. Nie, przecież Thatcher ograniczyła to państwo. Zwłaszcza ograniczyła w dziedzinie gospodarki poprzez prywatyzację kopalń. Radykalną też decentralizację, przepraszam.
To co Gowin, Boże. Deregulacje, nie tylko prawnicze, wszystkich. No, ja ją odbieram dosyć pozytywnie. Znaczy ja też... To twój główny zarzut. Jaki był deficyt budżetowy, kiedy ona bardzo... została państwo? Ogromny. No, ogromny. W przeciwieństwie do Reagana, którego słusznie wspomniałeś, który zrujnował gospodarkę, bo rzeczywiście doprowadził do wysokiego wzrostu gospodarczego, ale kosztem ogromnego deficytu ogromnego długu publicznego, który po sobie pozostawił. Thatcher nie pozostawiła po sobie takiego długu, ona ten dług drastycznie ograniczyła. A zatrzymała inflację. Tu jeden z krytyków, ja się rozpłynęłem, może masz rację, też jakimś swoim, bo się tak rozpłynąłem w krytyce Żelaznej Damy. Tu należałoby zaznaczyć, o czym już mówiłem, tylko skonfrontuję to z tym, co ty powiedziałeś, że właśnie dzięki temu, że prowadziła politykę antyeuropejską, bo tak jeśli chodzi o integrację europejską, prowadziła politykę izolacyjną, ograniczyła wydatki, co stanowiło ogromny procent budżetu, wydatki kładzione na rzecz wspólnoty europejskiej, jak wspomniałem, do 66% w porównywalnym okresie poprzedniego roku, a więc ograniczenie o 34%, nie śmiej się, ale nie jestem na matematyce, 34% powodowało to, że pewnego rodzaju działania mogły mieć miejsce. No a poza tym też to jest tylko ostatnia rzecz, którą chciałem przypomnieć. Te podwyżki podatków w jej drugiej kadencji wynikały z tego, że wojna w Falklandach kosztowała bardzo dużo. To, ile oszczędzono na prywatyzacji, w zasadzie wszystko poszło na Falklandy, więc no, trzeba było jakoś... Znaczy, gdyby nie Falklandy, tu pokusimy się o moją opinię, gdyby nie wojna o Falklandy, Margaret Thatcher nie wygrałaby wyborów. Podkreślałem ten wzrost poparcia opinii publicznej dla niej z 43 do 80 kilku procent przedstawienie jako... Tylko, że tu zauważam pewnego, zaraz ci dam głos, pewnego rodzaju jej hipokryzję. Mówiła tak pięknie o wolnym rynku, tak pięknymi słowami, a mimo wszystko jej niektóre działania nie były tak wolnorynkowe, jakby to oczekiwali klasycy liberalizmu. Adam był pierwszy. Znaczy, jeszcze. Bo generalnie tak tylko trochę mocno do tego, że ona miała te wybory przegrać. No mimo wszystko mieć 43% poparcia pod taką krytyką i w takiej sytuacji, to i tak jest dużo, bo też trzeba by wspomnieć, ile mieli w tym samym czasie jej przeciwnicy. No też nie dorastali do tego, więc co bym nie skreślał. Znaczy Partia Pracy wtedy w sondażach przyjmowała... Sondaże i to jest takie gdybanie, czy by wygrała, czy przegrała. To często takie gdybania słyszymy. Natomiast generalnie głównym zarzutem, który w tym wykładzie stawia, jest taki, że Margaret Thatcher była politykiem niewystarczająco liberalnym, żeby jakby spełnić swoje oczekiwania. Natomiast faktem jest takim, że starała się bardziej być politykiem skutecznym i moim zdaniem przynajmniej to jej się udało. Osiągała swoje cele, realizowała plany. Znaczy ja mam nadzieję, że w trakcie ludziom generalnie chyba żyło się lepiej, przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Ja wiem, że czasami ciepła woda ludziom wystarcza w kranie, żeby wygrywać wybory rzędu, ale... Głodni to mają pewien problem z dozenieniem tej wolności. Ale wzrósł poziom życia pojedynczo. Dokładnie. Poziom życia wzrósł, ale tak samo... Może ten liberalizm byłby prowadzony, gdyby żył 50 lat. Ronalda Reagana, ale rządy... Ale ja Reagana krytykuję, bo on to zrobił kosztem długu publicznego. Thatcher nie. No, tu... Chylę czoła, tak może rację. Ale też trzeba przyznać, że miała... Ona miała po prostu pomysł na państwo. Był jeszcze... Mówię czy ona? W przypadku wojny Falklandy i tego, że ona była jakby przez presję wyborczą przyszłych wyborów zmuszona do tego, żeby ją wyprowadzić, dochodzimy do sedna, jakim jest zbrodniczość tego systemu, który zmusza ich do jakichś działań, które nawet jeżeli przy ich dobrej woli by takich posunięć by nie wykonali, są do tego jakoś zmuszeni przez sytuację, bo stoją przed wyborem albo dokonają wyborów, które będą w jakimś stopniu kompromisem, utrzymają się przy władzy, albo pójdą w stronę anarchokapitalizmu. A ja przez chwilę zostałem nazwany przez Mateusza anarchokapitalistą, więc widziałem uśmiech Norberta u ciebie. Może za
za mocne słowo, czy za mocne wyrażenie, ta zbrodniczość systemu demokratycznego, ale na pewno jest to jakiś... jest to na pewno interesujący fakt i interesująca okoliczność w kontekście dyskusji na temat relacji pomiędzy demokracją a pokojem, bo tak uczy się nas myśleć, że społeczeństwa demokratyczne są społeczeństwami zorientowanymi na pokój i niewojenną politykę zagraniczną. No to właśnie podkreśliło to, jak Margaret Thatcher sprzedawała broń Saddamowi Husseinowi. Jednocześnie